Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj na życzenie widzów w tym epizodzie będzie tutorial dotyczący Mavica Mini. Jest to jeden z fajniejszych dronów, jest z nami już prawie, słuchajcie, 5 miesięcy. Naprawdę dobrze się sprawdza. Przez te zimowe miesiące dużo osób nim latało i zyskał też duże grono, jeżeli chodzi o zwolenników. Jedną z takich cech, które go wyróżnia, to przede wszystkim niska cena, stosunkowo niska cena jak na produkty DJI. Mały jest ten dron, czyli kompakt, ale także bardzo lekki. I to, co można zaobserwować wśród bardzo szerokiego grona entuzjastów Mavica Mini, to przede wszystkim problemy z tym, że Mavic Mini jest zwiewany przez wiatr, zabierany przez wiatr, ale także nie jest w stanie w wielu przypadkach wrócić do punktu bazowego. I dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób być świadomym przy planowaniu lotów, jak uniknąć zagrożeń, ale też jak poradzić sobie w przypadku, kiedy Mavic Mini odleci. Zatem zaczynajmy. Jak popatrzycie na specyfikę małych dronów, takich małych, miniaturowych jak ten CineWhoop, czy miniaturka Mavic Micro, można powiedzieć, czy właśnie Mavic Mini nasz, o którym dzisiaj rozmawiamy, okazuje się, że one są po prostu na tyle lekkie, że wiatr ma tendencję do zabierania ich. I każdy dron, tak jak Telo na przykład, również jest podatny na wiatr. Dopiero Mavic Air stawia większy opór, natomiast Mavic Mini niestety jest nadal podatny. Do tego dochodzą jeszcze inne cechy. Między innymi sprawa związana z baterią. Jak popatrzycie, to jest bateria dwucelowa, tak? Czyli ma tylko dwa ogniwa, a zatem daje nam niewielkie napięcie, bo jeżeli jesteśmy w stanie rozładowania tej baterii, porównując na przykład do baterii czterocelowej, ta bateria naładowana ma 16,8 V, tak? 16,8 V, a ta bateria rozładowana ma niecałe 7 V. Zobaczcie, jaka to jest różnica. I tutaj z tego nie mamy z czego czerpać. Tu już gąbka jest praktycznie sucha. Jeżeli weźmiemy pod uwagę naładowaną baterię, na przykład czterocelową, taką jak w Mavicu 2, a baterię z Mavica Mini dwucelową, okazuje się, że ona po prostu przy stanie rozładowania ma bardzo niskie napięcie, a zarazem nie ma tej mocy, bo napięcie nam mówi o tym, że mamy takiego kopa, mamy tak zwany punch. 190 km an hour I saw there. I bardzo agresywne, szybkie kłady właśnie mają nawet 6, zdarzają się nawet większe ilości ogniw, ale zwykle te mocniejsze mają na przykład 6S. A tutaj mamy tylko 2S, więc to jest też jeden z czynników. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik, bo jak popatrzycie na to, jak wyglądają tutaj silniki, to te silniki są zabawkowe. Może trochę większe od tych właśnie, które używamy w dronach już praktycznie zabawkowych, które kosztują 100 zł. Czy 200 zł. Więc to wpływa też na to, że mamy ograniczenia. Jeżeli chodzi o maksymalny kąt lotu w trybie sportowym, osiągamy tutaj 30 stopni. Natomiast w trybie na przykład dla Mavica 2 Pro w trybie sportowym, to mamy 35, czyli większy kąt i większa moc zarazem idzie, większy ciąg, większa siła ciągu. Kolejna rzecz, która jest istotna, to jest maksymalny wiatr. Jak popatrzycie na instrukcję obsługi, tam są opisane te czynniki. Jak wyszukacie słowa wiatr w polskojęzycznej wersji lub anglojęzycznej wind, zobaczycie, że ten wiatr tam towarzyszy dosyć często i tutaj mamy maksymalną prędkość wiatru dopuszczalną do lotu Mavica Mini 8 metrów na sekundę, a dla Mavica 2 jest to 10 metrów na sekundę, czyli większa prędkość wiatru. Słuchajcie, czyli to, co wiemy do tej pory, to, że baterię mamy tylko dwucelową o stosunkowo niskim napięciu, to, że silniki są bardzo małe, to, że prędkość wiatru maksymalna, którą jest w stanie znieść ten Mavic Mini, to mamy 8 metrów na sekundę i przede wszystkim prędkość maksymalna, to jest 13 metrów na sekundę, czyli około 46 km na godzinę. W Mavicu 2 prędkość maksymalna wynosi 72 km na godzinę. I teraz bardzo ważna sprawa, a mianowicie, gdy wydaje nam się, że są
bardzo dobre warunki i latamy powiedzmy na powierzchni Ziemi stosunkowo nisko, wtedy może być wszystko w porządku. Wiatr nie zabiera nam drona i wszystko wygląda naprawdę ok. Ale jeżeli na przykład zwiększymy wysokość, jeszcze niektórzy specjaliści mają założone osłony, co jest już naprawdę klasyką westernową, klasycznym błędem, może się okazać, że na wysokości na przykład 30, 50, 70 czy 100 metrów, a niektórzy latają, wierzcie mi, dużo wyżej, prędkość wiatru jest zdecydowanie większa niż 8 metrów na sekundę. Zdecydowanie, na przykład 25-30 metrów na sekundę. Jeżeli macie wykupioną AirDatę w wersji Pro, w wersji tej płatnej, tam można przeanalizować na podstawie położenia prędkości i przemieszczania się drona i parametrów też elektrycznych, jaka była prędkość wiatru na danej wysokości. Tam można aproksymować właśnie tą wartość. I niejednokrotnie okazuje się, że jeżeli nawet na powierzchni mamy wartości dopuszczalne typu na przykład 5 metrów na sekundę, to na wysokości powiedzmy 100 metrów mamy ponad 20 metrów na sekundę, dlatego mini sygnalizuje nam silny wiatr i nie można tego bagatelizować. I druga sprawa, w tym momencie on nie ma swojej mocy. I słuchajcie, jak popatrzymy teraz, w jaki sposób zachowuje się aplikacja, kiedy mamy za silny wiatr, to DJI widać wyraźnie, że zmaga się z tym problemem powszechnie, czy z tym aspektem, z tym zagadnieniem, dlatego że wprowadzono czerwone napisy, bardzo wyraźne, plus do tego wibracje, czyli widać, że to jest powszechna sprawa. I za chwilę powiem, co możemy w takim razie zrobić, żeby uniknąć takich zjawisk, jak zabieranie drona przez wiatr i brak możliwości powrotu do punktu bazowego, czyli RTH. Przede wszystkim musimy zaplanować odpowiednio nasz lot i adaptować go do warunków. Jeżeli widzicie, że na przykład warunki są niesprzyjające albo macie aplikację typu UAV Forecast, tam jest mniej więcej ten rozkład prędkości wiatru podany. Oczywiście to są tylko prognozy, nie zawsze się to sprawdza i tutaj rozsądek też jest dużo ważniejszy niż aplikacje, ale możemy zrobić tak, że początkową fazę latamy stosunkowo nisko, na niewielkich wysokościach, dopiero później stopniowo się podnosimy. Jeżeli widzimy, że ta prędkość wiatru przekracza dopuszczalną, kiedy moc Mavica Mini nie wystarcza, jego silników, rezerwa mocy, w tym momencie zostajemy na pułapie, na którym jesteśmy. Drugą rzecz, którą możemy zastosować w tym celu, to przede wszystkim naładowanie baterii do pełna i nie latanie poniżej 25% mniej więcej. To już da Wam taką pewność, że będzie moc, że w tej baterii jest tak zwany juice, czyli sok, jak mówi się po angielsku, i jest tam moc, jest z czego powalczyć, nawet przenieść drona, przełączyć w tryb sportowy. Wtedy jest ten power największy i wtedy mamy szansę na pokonanie siły wiatru. Pamiętajcie, jeżeli kończymy lot w warunkach wietrznych, powinniśmy go skończyć tak mniej więcej na 30% jeszcze naładowania baterii, żeby nie czerpać tej baterii do końca. Czyli nie wykonujemy testów dystansu i tak dalej, żadnych długich lotów w tym przypadku. Druga sprawa, musicie też popatrzeć, w jakim kierunku ten wiatr wieje, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli wieje Wam w kierunku niezbyt przychylnym, na przykład zwiewa Wam drona, czy jest tendencja do zwiewania, do zabierania drona w stronę wody, tak planujemy, żeby latać po drugiej stronie, tak żeby wiatr był naszym sprzymierzeńcem. Jeżeli zwieje drona, to w takie miejsce, w którym będzie stosunkowo łatwiej odnaleźć i tam, gdzie nie stracimy zasięgu, bo na przykład jeżeli oddzielą nas od Mavica Mini bloki czy gęsty las i on wleci w takie miejsce, czy jakaś góra, wzgórze, wzniesienie czy konstrukcję, w tym momencie utracimy sygnał, a on będzie leciał dalej i ten ostatni punkt, który się zapisze, to będzie punkt, w którym straciliśmy zasięg, a niekoniecznie punkt, w którym mini wylądował. Klasyka podstawowa jest taka, że jeżeli rozpoczynamy lot i planujemy lot, to staramy się rozpocząć pod wiatr, tak żeby trudniej mieć na początku i żeby wracać z wiatrem. Bo może się okazać, wielu kolegów robi takie eksperymenty, że na przykład lecą do 50% baterii z wiatrem, a następnie próbują wrócić już pod wiatr, właśnie mając tylko tą drugą połowę baterii, gdzie wydatek energetyczny jest zdecydowanie większy na pokonanie jednostki długości.
Słuchajcie, jeżeli zaczyna Wam zabierać drona, faktycznie Mavica Mini, pierwsze co, to trzeba od razu obniżyć maksymalnie pułap, wysokość, na którym jesteście, i przełączyć go najlepiej w tryb S poprzez kliknięcie w lewym górnym rogu i pojawia nam się w tym momencie litera S. To, że będziecie dużo niżej, będziecie w rejonie tak, dużo słabszych wiatrów, to Wam da ta pierwsza sprawa, a druga, faktycznie moc w trybie sportowym jest zdecydowanie większa i to pozwoli Wam na pokonanie właśnie siły oporu wiatru. Jeżeli już widzicie, że nie ma szans na to, żeby pokonać siłę wiatru, trzeba rozejrzeć się za miejscem, w którym możemy awaryjnie wylądować. To jest też jedna z dobrych taktyk i warto tego typu zachowanie przećwiczyć podczas Waszych lotów rekreacyjnych w normalnych warunkach bezwietrznych. Natomiast jeżeli macie taką sytuację, że zaczyna go zabierać wiatr, widzicie, że już jest sytuacja krytyczna i za chwilę będzie dalej o kolejne metry, więc w tym momencie trzeba skierować kamerę w dół i rozejrzeć się za spotem, w którym można wylądować. Jeżeli już zdarzy nam się, że faktycznie nie mamy żadnego wpływu, nie jesteśmy w stanie wylądować, trzeba też przećwiczyć i zapoznać się z procedurą Find My Drone, tą funkcjonalnością, która jest stosunkowo prosta, pozwoli Wam wyświetlić na mapie ostatnią pozycję, aproksymować mniej więcej trasę, jaką pokonał Wasz Mini. Można oczywiście w AirDacie wyświetlić też dane ostatniego lotu, dlatego że one zapisują się zwykle w telefonie komórkowym, w pamięci. Jest taki mój film, który pokazuje, jak wyświetlić dane z AirDaty. Jest to stosunkowo proste i można przeanalizować tą Waszą ścieżkę. Jeżeli nie znajdziecie go, faktycznie można, jeżeli nie znajdziecie go za pomocą tej funkcjonalności Find My Drone, szukamy wtedy w tym promieniu, aproksymujemy mniej więcej jeszcze moc baterii i aproksymujemy wysokość, kierunek siły wiatru. Jeżeli to wszystko nie przyniesie skutków, trzeba mniej więcej zatoczyć rejon, wyznaczyć rejon, w którym mógł wylądować i tam rozwiesić ogłoszenia. No i oczywiście Mini powinien mieć tabliczkę z Waszym przynajmniej imieniem i numerem telefonu po to, żeby ktoś, kto znajdzie miniacza, mógł do Was zadzwonić, skontaktować się i Wam go zwrócić. Oczywiście, jeżeli będzie uczciwy. Słuchajcie, to jest jeden z fajniejszych dronów, na to trzeba uważać, bo zabieranie przez wiatr jest klasyką, a on waży tylko 249 gramów. Dlatego myślę, że warto te rzeczy przećwiczyć podczas Waszych lotów, jeżeli tylko będzie można już niedługo latać, mam nadzieję. Wtedy warto przećwiczyć parę funkcjonalności, zobaczyć i poobserwować, jak on sprawuje się na niskim pułapie, jak wyżej, kiedy występują alarmy, co się z nim dzieje i jak działa Return Home. Nie polecam ogólnie stosowania tej procedury RTH, czyli wciskania klawisza i wywoływania RTH. Lepiej wracać jednak, jeżeli macie kłopot z wiatrem, w trybie sportowym, dlatego że wtedy generujecie większą moc, na większym poborze prądu działają silniki i faktycznie są w stanie pokonać wiatr. Zwykle w trybie RTH on leci właśnie w position, a jeżeli przełączycie go w tryb sportowy i wrócicie ręcznie, będzie Wam leciał zdecydowanie mocniej. Słuchajcie, to jest kapitalny dron i tą myślą żegnam się z Wami. Zachęcam oczywiście do codziennych moich audycji, które w tej chwili prowadzę. No i widzimy się cały czas. Pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście, jeżeli Wam te treści odpowiadają, z Wami rezonują, to proszę o subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć.